Nie uwierzycie, co się stało! Dilerek zrobił coś naprawdę okropnego, ponieważ wiecie, my tutaj gramy na tym świecie we dwóch, bardzo się kumplujemy, mamy nawet wspólną chatkę, a on bez mojej wiedzy ukradł z Endu jajko smoka. Dlaczego mówię, że ukradł? Ponieważ umówiliśmy się, że jest tylko jedno, więc nie będzie miał go żaden z nas, dlatego że wiecie, no to jest flex takie jajko po prostu posiadać, to jest zbyt duży szpan i do tego tutaj gdzieś zrobił tajną bazę, o której miałem teoretycznie nie wiedzieć, ale jako, że wrzucił to po prostu na odcinku, no to domyślacie się, wszedłem na premierę odcinka i oglądałem po prostu jak robił tę całą tajną bazę i jak w ogóle do niej wejść. Tutaj były zbrojki z tego, co widziałem, ale musiał je zabrać. Czyżby szykował się kolejny troll na jeżu? Mam nadzieję, że nie, Dilerek, naprawdę. I tutaj za ścianą ujrzycie za chwilę dowód jego zbrodni. Uwaga! I nie ma tutaj zupełnie nic! O co chodzi? W sensie, chyba rozumiem. To jest naprawdę bardzo logiczne. Skoro zobaczyłem, gdzie jest jego tajna baza, to automatycznie przestała ona być tajną bazą i musiał ją gdzieś przenieść. Albo samo jajko, bo nie wiem, czy mu się chciało robić drugi raz coś tajnego po prostu, bo to jest jednak ciężkie. Kraftowanie ghost bloków, których nikt nie widzi i tego typu rzeczy. Więc dzisiaj, patrzcie, o tutaj jest zresztą, tego oto pana będziemy śledzić i zobaczymy, gdzie przeniósł bazę, bo jestem pewien, że gdzieś przeniósł. Siema, tak? Nagrywamy coś dzisiaj. Nie mordo, ja muszę coś super przygotować na odcinek, niespodziankę dla ciebie. On się będzie naprawdę bardzo ciekawił. Panda. Ta. No właśnie, chciałem mu przyprowadzić pandę, ale niestety dużo gadałem z nim poza nagrywkami o tym, że będziemy mieli pandy. Dobra, w każdym razie. No jaki ham z niego, no. Dobra, w każdym razie ja muszę teraz przejść na niewidkę i postaramy się go śledzić. Okej, włammy się do naszej własnej bazy. Tutaj, okej, dobra, niewidka. To lecimy do dżungli. Nie mordo, sam. Nie mordo. O, wiem, co mu pójdę. Powiem, nie mordo, ja teraz afkdę na obiad. Dobra. To tak, i tutaj się zwiesimy w takim razie na chwilkę i za chwilę do was wrócę. Dobra, wyszedłem na jakieś 5 minut, żeby uśpić jego czujność. Uwaga, używamy teraz potki. O nie, chwila, zbrojkę trzeba zdjąć, ale byłbym głuptasem, naprawdę. I nie mogę mieć nic w łapce koniecznie. Ej, dobra, nie widać mnie. Raz na jakiś czas partikle, a z tego co wiem, no to Karol ma często wyłączone chyba partiklesy. Dobra, gdzie on może być? Gdzie on może być teraz? Chwila. Ej, to jest najgorsze, bo tego nie przemyślałem, że jeżeli ma tajną bazę, to może teraz w niej coś siedzi, gdzieś siedzi i urządza. Jest w swojej tajnej bazie, widziałem jego nick. Idzie tutaj Dilerek. Niczego nie jest świadomy, że my idziemy za nim. Musimy patrzeć tylko na czas. Okej, on się pyta, czy jestem. Ja nie będę mu nic mówił. Póki co. Dlatego, że wtedy to by całego trolla mojego zniszczyło, jakby wiedział, że ja też teraz gram. O, man. Gdzie on wchodzi? Tutaj jest... Aha, tutaj jest jakiś wodospad. Zobaczcie, jak on wysoko wpływa. Ogólnie te góry są niesamowicie wielkie i epickie i na pewno zrobimy w nich jakiś super projekt, ale... Ej, wow, co jest? Co? Patrzcie na to, on to miał przygotowane wszystko. To było jakieś jego wejście. Dokąd on idzie? Patrzcie, jaki sobie przygotował tutaj w ogóle takie, nie wiem, przejście jakieś specjalne po tym klifie. Okej, i uwaga, gdzieś się patrzy. Ja też afk jak coś. Jaki kłamczuch. Jaki kłamczuch! Gdzie on poszedł? Chwila, nie widzę go, dobra. Musimy też tam wejść na tą górę, jak ja się jaram, że on ma jakąś tajną bazę, a my za chwilę go po prostu, wiecie, przyłapiemy na gorącym uczynku. Chociaż w sumie, jeżeli nas zauważy, to bardziej on nas przyłapie na gorącym uczynku. To on wcale nie jest na afku, on po prostu się kręci po jakiejś jaskini, w najlepszym wypadku, a w najgorszym w kolejnej tajnej bazie, czyli kolejnym sekretem przede mną. Ej, jak się tu wchodzi, czy... Ej, bez kitu, kompletnie przypadkowo tutaj wszedłem, dobra. Pochodnia z dłoni, 3 minuty mamy jeszcze potki. Dobra, zużyjmy następną potkę, ale trochę odejdźmy, żeby nie usłyszał. Tutaj. Dobra, teraz jesteśmy bezpieczni. Kolejne 6 minut 45 sekund. Dobra, uwaga, teraz żeby nie spaść i tak dalej. Co się dzieje? Co się dzieje? Czy tutaj są, lasery kryjące skrzynkę? Ej, o nie, uciekamy. Dobra, kryjemy się tu. Ja nie mogę, jak on jest blisko! Jak on jest, kurde, blisko! Nie! Nie, 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 nie! On mnie zauważy, on mnie zauważy, on mnie zauważy. Ale chwila, nie widzę żadnych swoich partikli. Bez kitu.
A teraz poleciały, ale dopiero jak wyszedł. Okej, okay, chwila, najpierw zobaczmy to. Okej, okay, zobaczcie, tutaj leci woda. Okej, okay, on tutaj wychodzi. Czy zobaczysz, że tu jest woda? Ej, stawię kolej... Chwila, czy to są moje zbrojki, które ja miałem w naszym magazynie? Mam nadzieję, że nie. Czy on zabrał wszystkie nasze zbrojki i sobie je przywłaszczył? I po prostu je tutaj chowa teraz? Wiecie co? Ja go naprawdę stroluję. Ja mam pomysł na super trolla. Przygotowałem sobie bloki emeraldów i tabliczki, żeby zrobić tutaj zielony Steve Troll. Ej, dobra, wyszedł stąd. Zobaczcie na to. Zobaczcie na to. Dajmy to tutaj. Okej. Okay. Dobra, nie ma go blisko. Chill. My mamy jeszcze jedną potkę w razie czego. Steve zawsze wie, gdzie jesteś. O! Czy ja go słyszałem? Czy to był on? To był on! Skąd on się tu wziął? Skąd on się tu wziął? Ja nie widziałem, jak on wchodził. Okej, okay, napisał jeżu. Czy on mnie posądza, że ja bym odkrył jego bazę? Chwila. Ej, w ogóle jak ja mu odpisuję, to muszę być daleko, bo widać nad nami teraz te tekściki. Więc wyjdę stąd i mu odpowiem. I mu odpowiem w miejscu, w którym on nie będzie patrzył. Co tam? Ja już jestem. Dobra, spokojnie, spokojnie. Co z zielonym Steve'em w końcu? A, ej, przez ściany nie widać tych dymków, więc jest git. Jak to? Ej, on się... Chwila. W ogóle... Ja mam pomysł na trolla. Czy przez to przychodzą strzały? Nie, nie przychodzą. O, a on to mógł usłyszeć. Nie udało się go wykasować. Bartek nie usunął. Bartek, czyli nasz technik. Nadal jest. Czajcie, on myśli, że to zielony Steve zrobił. Skrzynkę w pokoju ustawił. Co? O co chodzi? Tabliczkę ustawił u mnie w pokoju. Okej, okay, jak on blefuje, naprawdę. Jak on blefuje. Jaką tabliczkę. Patrzcie, jak go stroluje za to. Dostał! Dostał! Chwila, ja tutaj nie mogę się do niego odezwać teraz, bo wtedy zobaczę nade mną chmurkę. Gdzie jesteś? Oh man. Man! On niczego nie jest świadomy. A ja mam jeszcze 1,5 minuty tylko niewidki, żeby tutaj stać. On przecież za chwilę mi się to skończy i on mnie wtedy zobaczy. Ej, gdzie on wszedł? Czy tutaj to coś jest? Nie, tutaj nic nie ma. To jest fake lawa, która się pali pod... O nie, ała, ała, ała. O nie! Co się stało? Ja pierniczę! Ale fail, ludzie. Ale to był fail okropny. A wiecie, co jest najgorsze? Ja nie mam respawna, więc widzimy się za chwilkę. Ej, dobra, mówię wam. Ja chciałem się po prostu ugasić, żeby Karol nie słyszał tego, a woda, która była w dispenserze, już została zużyta, więc sami widzieliście, jak to się po prostu skończyło. Mordo, chyba zielony w u mnie w pokoju był. No, znowu o tym pisze. Znowu on jakoś, nie wiem, przeżywa bardzo chyba tego trolla. Musimy się wbić tutaj. Po... nie wiem... po drugiej stronie, bo on tutaj łaził. Okej, okay, dobra, 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 jesteśmy tu. Jesteśmy tu i co tutaj jest? Co tutaj jest? Ej, dobra, ludzie, uwaga. Mamy już tutaj tego pistona, bierzemy to. Jajko spadło, dobra, chwila. Jak się je wydobywało, bo ja szczerze mówiąc nie miałem zbyt wiele okazji, żeby to zrobić. Okej, okay, żeby on nie usłyszał tylko kopania naszego, ale nie powinien teoretycznie. Dobra, to jest fail, ludzie. To jest zdecydowanie fail. Dobra, tak. Nie! Coś stało! Coś stało! Zniknęło jajko, ludzie! Tylko gdzie? Dokąd ono poleciało? Ja pierniczę. Czy ja to sfejlowałem naprawdę aż tak mocno? Czy ono jest gdzieś tutaj? Tutaj jest! Widzicie to? To jest w opór najgorsze! Jeżeli Karol tylko tu wejdzie, to od razu się dowie, że ja tutaj byłem. Więc chwila. Robimy zasłonę dymną tak zwaną, ludzie. Zobaczcie, mam jeszcze tabliczki i tak dalej. Steve widzi... wszystko. Dobra, dajemy kolejnego zielony Steve Trolla. To jest nasza najlepsza przykrywka. Ej, dobra, uwaga, ludzie. Wielki moment. Ja mam jeszcze 3 minuty niewidki, ale tutaj patrzcie. Teraz robimy tak. Teraz robimy tak, 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 tak. Nie, najpierw musimy zrobić tutaj to. Tutaj postawić piston. To rozkopać. I teraz, uwaga, stawiamy latarnię. Cyk. Jajko jest nasze. O nie, ja zdobyłem... achievement. I on to widział. On to widział, ludzie. On teraz będzie szedł na pewno po jajko. Czekajcie, zobaczmy jego reakcję. Zobaczmy jego reakcję, bo on na pewno będzie wiedział, że już mu je zarypałem po prostu. I zobaczcie, skampiłem się tutaj. Za co to? Co? O co chodzi? Steve widzi wszystko. On to przeczytał teraz? Okej, dobra. Ale nie widzi mnie. Za co to? O co chodzi? Za co to? O, zobaczcie, on myśli, że ja tędy uciekłem. On myśli, że ja tędy uciekłem bez kitu. Nie szuka. Mamy jeszcze 2 minuty niewidki tylko. Dobra, ludzie, teraz musimy w jakiś sposób dostać się do tej jego głównej bazy. W sensie,
Tam coś jeszcze musi być. Czekajcie, bo się będziemy palić na pewno po fejklawie. Ej, co? Gdzie jest wyjście? Czy on zamurował tutaj wyjście? O co chodzi? Nie, dobra, jest. Jest, jest, jest. Chwila, palimy się. Tutaj jest woda. Dobra, chill. Okej, widzę cię. Jak mnie widzi? Nieprawda, blefuje, blefuje on. On blefuje. Jak to? Jestem w domu. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Tricu, Steve, co? To się zmienia w pokoju. W jakim pokoju, Karol? Ej, dobra, czekajcie, mam jeszcze minutę niewidki, proszę. Ja... Ej, czekajcie, ja tu nie mogę wejść, bo jego skanery mnie nie czytają. Chwila, idzie tu, dobra. Ej, jedyna nasza szansa. Jest! Udało się. Stoimy tutaj. Mamy 53 sekundy, ale jesteśmy w jego pokoju. Dobra, wszedł i wyszedł. Ej, ma tutaj kamery. Ma tutaj kamery. Czy dosięgniemy to? Au! Usuń tego zielonego Steve'a, WTF. Oh man. Czekajcie, jesteśmy w jego pokoju. Tu jest głowa smoka jeszcze, bierzemy to. Ja nie mogę. Obsydian też sobie zabierzemy. Zabieramy wszystko, to jest zemsta, ludzie. Dobra, i teraz musimy się tutaj dostać, tak żeby nie dostać damage'a. Uwaga. O, udało nam się. O nie, 19 sekund invisibility. Najgorzej. Najgorzej, ja mam 12 sekund i będę widzialny. Zobaczcie, już jestem widzialny. Sam na sam z jego skrzynką. Password. Jakie może być hasło? On ma zawsze raz, dwa, trzy, cztery. Nie. Dobra. 997. Zawsze mówi, że ten numer to kłopoty. Nie, też nie to. Na pewno nie 997. No, ulubiony numer, z którego się śmieje zawsze. Dealerek to 6969. Też nie. Data urodzenia to jest kolejne typowe. Tak! Jest! Jest! Zbieramy wszystkie jego diaksy, ludzie! Zbieramy wszystkie jego diaksy! I to, że jeszcze on ich tyle tutaj ma, to jest niesamowite. Czekajcie, bierzemy to, bierzemy to. Wiesz, że mam tu kamery. O nie! On nas widzi, co? Ale chwila, jak my się mamy stąd? Powiedz cześć, który do mnie, on mnie obserwuje. O nie, dowiedział się. Dobra, ludzie, pryskamy stąd! Bo nie da się tędy wyjść, pryskamy stąd, ludzie. Kret Tricus. Złapie cię, nie złapie mnie, nigdy mnie nie złapiesz, Karol. Nigdy mnie nie złapiesz, ej dobra. Ludzie, to był troll na dealerku. Ja z nim teraz sam będę musiał to wszystko obgadać, okej, dobra. Uciekłem, uciekłem skutecznie, on mnie będzie gonił i chciał mnie zatłuc, ale nie, już mnie nie znajdzie, bo ja ludzie, jestem mistrzem ukrywania się. Wiedziałem, że to troll. Nabraliśmy go, dobra. Jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał. Odcinki są codziennie na zmianę u mnie i u Karola na kanale, więc subskrybujcie nasze obydwa kanały. A tymczasem ja się z wami żegnam, to na tyle, subskrybujcie, na razie.